Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam serdecznie do Myśli przy kawie. Książkę, którą na Patronie, jedną myśl na kolejny tydzień mamy każdego tygodnia. I wyjmujemy zakładki jak zwykle. Jaki okres czasu? Od 28 stycznia do 3 lutego włącznie. Wiecie, 3 lutego wylatuję do Chicago, Illinois, na wykład jak odnieść sukces w 2018 roku i później jak być sobą, jak być zdrową, zdrowym, szczęśliwą, szczęśliwym. Czyli ktoś, kto ogląda moje filmiki, ktoś, kto lubi czytania czy cokolwiek przeze mnie zrobionego, powiedzianego, absolutnie zapraszam tych, którzy mieszkają w Chicago. 4 lutego, godzina 11, to jest niedziela, w Art Gallery Cafe w Wooddale, 127 Front Street. I numer telefonu tam 630-766-7425, żeby dopytać się, jak na przykład dojechać. Ok? A więc, jak już był jeden filmik, jak mówiłam, ilość miejsc jest ograniczona i jedna cena poprzez moją stronę internetową, a ciut wyższa przy drzwiach, ale ciągle to jest prawie śmieszna cena. To jest na dobry początek i Chicago jest pierwsze. To jest na początek, a teraz, kochani, jaka myśl czeka nas, przejdźmy do książki, jaka myśl na tydzień 28 stycznia do 3 lutego 2018 roku. Otwieramy na stronie, gdzie podpowiedzą nam anioły i nasza wyższa świadomość, po lewej stronie, ok? Zobaczymy, co to za numer strony i co za myśl. 100. Nie dość, że jedynka, początek, a zaczynamy od 28 stycznia. Styczeń to jedynka, 2 i 8 to 10. Więc początek, początek, początek. Co najważniejsze. I teraz pamiętajmy, że 31 stycznia jest niebieski księżyc. Once in a blue moon. Absolutna magia. Jesteśmy w wodniku. Zaćmienie księżyca i bardzo silny, silna druga pełnia księżyca w tym samym miesiącu, dlatego niebieski we lwie. Więc wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, dlatego jest takie magiczne. Więc jaka jest myśl dla nas na ten początek, początek czegoś ważnego? Nigdy nie obwiniaj nikogo o swoje niepowodzenia. Są one twoje i tylko twoje. Wow, co za świetna myśl na ten czas. I nie uwierzycie, ale myślałam, że to będzie coś z tym związane. Kiedy brałam prysznic i myślałam, ciekawe co to będzie na następny tydzień. Bo to właśnie i ta pełnia, i mój wyjazd. I właśnie o tym myślałam, że dużo ludzi obwinia właśnie innych o to, że są nieszczęśliwi. Jeśli jestem w złym związku, to jest ta wina oczywiście drugiej osoby. Właściwie wszyscy są winni, tylko nie ja. Tyle, że ta druga strona, partner, partnerka, myśli dokładnie tak samo. Jestem w pracy. No tak nienawidzę tych współpracowników, czy współpracownika, tego kierownika, dyrektora. Jestem nieszczęśliwa.
jestem niezadowolona i zestresowana. Tam, gdzie mieszkam, tylko ja jestem super, wszyscy, może inni, czy ktoś jest do niczego. I wiecie, tak człowiek wrósł już w ten nawyk, w to przyzwyczajenie, żeby obwiniać kogoś, a nie widzieć swojej winy. No ale oglądasz to i powiesz, to nie jest moja wina. To on jest alkoholik. To ona ogląda się za mężczyznami. Innymi niż ja. No i tak można by było wytykać. Tyle tylko, że nikt nie uczyni cię szczęśliwą szczęśliwym oprócz ciebie samej samego. W jakiejkolwiek teraz jesteś sytuacji, kiedy mnie oglądasz. To jest twoja zasługa. Jeżeli jest dobrze i to jest twoja wina, jeżeli nie jest dobrze. Bo jeżeli nie podoba ci się coś, to albo zmień, albo poszukaj czegoś innego. Po co siedzieć w czymś, co nie działa, co już nie pasuje, z czego się może już wyrosło? Przecież nie będziemy chodzić w ubranku dwulatka, mając lat 30.